Uwaga! To wideo zawiera brzydkie wyrazy, więc na wszelki wypadek wyrzućcie smarkatek na podwórko, żeby sobie poszukały Pokemonów, a wy oglądacie je na własne ryzyko. Kierowcą zawodowym i dla mnie słowo skuba to jeden wielki pic. Bryka moja pomyka, stereogramu syka, bo stuwa na godzinę to dla mnie to jest nic. Dzięki mnie w Europie poznali słowo Chopin. Na autobanie, panie, mi nie podskoczy nikt, bo jestem odlotowym kierowcą zawodowym i stuwa na godzinę to hańba jest i wstyd. Moja żona mi mówi, zapań, jestem na ósemce, na mopie sięganów. Już jestem w pełni zagospodarowany. Proszę, tutaj mamy lunchbox, lunch przygotowany przez Kasieńkę. Mamy tam lodówkę, kubeczek z kawą, dwie nawigacje. Jedna służbowa na tablecie i druga prywatna. Telefon służbowy. Bo mam tyle tutaj różnych sprzętów nastawionych przy oknie, że no, będzie problem z widocznością. A jakieś gówniane mam tutaj strasznie te uchwyty. Tak jak mówiłem, jesteśmy w trasie. Na razie tutaj do Zgorzelca, do Jędrzechowic, no to chyba się nic nie będzie działo, aczkolwiek ta ósemka jest super, po prostu super, super, super. Dzięki ci, Grzegorzu Schetyno i Donaldzie Tusku, że nie pierdzieliłeś się z zestawianiem pomników, a budowałeś autostrady. Ta ósemka jest najlepszym pomnikiem dla Platformy Obywatelskiej. Brawo. Podobno w Jędrzechowicach są, tutaj koledzy trakerzy przez radio napieprzają, podobno w Jędrzechowicach są kontrole graniczne znowu z okazji tych Światowych Dni Młodzieży, które są potrzebne Polakom jak... Nikt się tym specjalnie nie interesuje. Podobno 80% respondentów z jakiegoś tam badania stwierdziło, że na tą imprezę się nie wybiera i mają głęboko w dupsku, a tylko jest to upierdliwość dla wszystkich innych, w tym również kierowców, którzy no, staną kurczę w kolejce na tej granicy, żeby im sprawdzili dokumenty. Miłego dnia, to pierwsza. No i mamy tutaj jakiś mały korek na Wrocław. Tutaj przez radio mobile mówią, że jakiś jest wypadek i to nawet porządny. Helikopter podobno stoi tutaj na pasie w stronę Wrocławia. Postanowiłem sobie, że w tej trasie nie będę filmował ludzkich tragedii, więc prawdopodobnie nie pokażę wam tego wypadku. No po co? A jak słucha się tutaj opowieści, które kierowcy przez CB Radio prowadzą, to naprawdę zaczynam wątpić w sens człowieczeństwa. To jest jakaś tragedia, co oni mówią.
co tutaj tak capi, ale capi, wali normalnie szambę. Cof. Jejku. I to szambo w połączeniu z waniliowymi aromatami rozwieszonymi w moim kurniku daje iście zajebiste połączenie. Godzina 6:00, 23 lipca. Jesteśmy na moim ulubionym autohofie Dresdner Tor Nord, czyli w stronę Chemnitz, w stronę Frankfurtu nad Menem. Jest godzina 6:00, ja się obudziłem, nie mam nic specjalnie więcej do roboty, poza tym, żeby zleść, jakoś się ubrać, pójść w siku, robić sobie kawę rozruchową pierwszą. Mały przyczynek obyczajowy. Jest tutaj kibelek z prysznicem. Bardzo czysty, bardzo miły. Jest babcia klozetowa. Kibelek kosztuje generalnie 50 eurocentów dobrowolnej zrzutki. Oczywiście polscy kierowcy i polscy turyści tutaj kombinują jak mogą, albo uciekają, albo wrzucają jakieś polskie pieniądze do tej skrzyneczki. No nie jest to ładne. Bez względu na to, czy nam Niemcy zniszczyli Warszawę i zrobili wojnę w 1939 roku, to jednak ta kobieta, która to myje, sprząta, wykonuje swoją pracę i powinna mieć za tą pracę jakieś pieniądze płacone. Co ja zrobiłem? Umyłem ząbki, ogoliłem się, pokazałem pani 10-eurowy banknot, mówiąc, że niestety nie mam drobnych. Pani machnęła ręką, żebym sobie poszedł w pizdu, ale minę miała nieszczególną. Więc poszedłem do baru, kupiłem sobie kawę za euro coś tam. Tak mi pani w barze rozmieniła, że miał 50-centówkę. Poszedłem z powrotem do tego szkibelka i pani wrzuciłem 50-centówkę do skrzyneczki. Zadałem sobie taką fatygę, na którą żadnego Polaka tutaj nie stać. Po prostu zdumienie w oczach tej Niemki, bezceny, że tak się można zachować. A można i tak się trzeba zachowywać, bo to jest człowiek, który pracuje, też pracuje za pieniądze, nie pracuje za darmo. My jeździmy w długie trasy i nam się za to płaci. Wiadomo, że nie płaci się tak, jak się płaci niemieckim kierowcom, ale też, no, szanujmy nawet taką babcię klozetową tutaj na Rosthofie w Niemczech. Bądźmy przyzwoici. Warto być przyzwoity. Dojeżdżamy do Eisenach i jak myślicie, czym można uczcić przejazd przez Eisenach? Proszę Państwa, w Eisenach pomieszkiwał Jan Sebastian Bach. W związku z czym przejazd przez Eisenach uczciliśmy 3. koncertem brandenburskim w wykonaniu Apollo Deck.
by było, gdyby tak jeszcze deszcz nie napierdalał, a napierdala tak już... No, od Erfurtu. Od Erfurtu, tak. Do celu do Paryża mam jeszcze 759 km. 12 godzin, tak mi mówi. Tak mi mówi nawigacja. Ale oczywiście zatrzymamy się gdzieś. Zresztą muszę stanąć za pół godziny, bo tak mi z tachokartki wynika, że muszę mieć 45 minut odpoczynku, bo już jadę 4,5 godziny. A właśnie będziemy mijali dawną granicę NRD-owsko-RFN-owsko. Czyli za kawałeczek i chwilkę będę w Bundesrepublik takiej prawdziwej. Koniec jazdy na dzisiaj, czyli sobotę 23 lipca. Stoję na parkingu autostradowym niedaleko Saarbrücken, jakiś tam Waldemar, Waldehof, nie pamiętam jak to się nazywa. Stoję w rajkach między tirami i chyba tutaj zostanę między tymi tirami. Tam na parkingu dla osobówek stoi kilka busów. Nawet się tam przeszedłem zobaczyć, kto to jest i jak tam się wjeżdża. Ale raz wjeżdża się tam skomplikowanie, a dwa, że to takie młode szczurki są. Niekoniecznie z takim towarzystwem chciałbym tam sobie stać. Podejrzewam, że będą po prostu hałasowali całą noc, bo już są chłopaki, kurde, rozkręceni. Walącie.